Proszę bardzo. Panie redaktorze, nazywam się Andrzej Jerzy Paciorek. Miło mi, że spotykam się z panem. Kilka pytań. Mianowicie, o co chodzi Rosjanom, jeżeli chodzi o tą wojnę pod względem militarnym, to ja już wiem. Po prostu połączenie lądowe z Odessą, połączenie lądowe z Naddniestrzem, punkt trzeci, delta Dunaju. Bo bez delty Dunaju nie ma dostępu do Bułgarii, do Serbii. To jest bardzo proste. Pod względem politycznym, no to też wiadomo, o co chodzi. Ukraina ma być czymś w rodzaju takiego, przepraszam, takiej piłeczki ping-pongowej, no między Moskwą i Waszyngtonem. Co dla nas też jest w zasadzie bardzo dobre. Punkt drugi. Czy panu redaktorowi wiadomo, ile nasz kochany rząd wpakował w Ukrainę miliardów złotych? No, dokładnie nie wiem, bo skąd miałbym takie rzeczy wiedzieć. Pamiętam tylko, że pan prezydent Duda 4 miliardy. Jeszcze jedno pytanie, przepraszam, że przerywam. Co pan sądzi o tak zwanej trzeciej koncepcji politycznej, jeżeli chodzi o naszą Polskę, czyli o tak zwaną koncepcję tranzytową? Bo jest taka koncepcja. Co to znaczy koncepcja tranzytowa? Co pan przez to rozumie? Nie zadzieramy z Niemcami, nie zadzieramy z Rosją, a korzystamy na własnym położeniu finansowo. To jakiś nasz przedwojenny politolog sformułował, tylko zapomniałem właśnie nazwiska. Proszę państwa, dziękuję bardzo, już nie przeszkadzam. Proszę państwa, ja tak dokładnie rosyjskich celów wojennych nie znam, natomiast widzę pewną analogię tutaj do kryzysu karaibskiego w 1962 roku. Zaczęło się wszystko od 1959 roku, kiedy Fidel Castro przepędził z Kuby takiego dyktatora Fulgencio Batistę, no i objął władzę i znacjonalizował wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa na Kubie, a całkiem sporo ich tam było. Bo trudno, żeby to się Amerykanom podobało. W związku z tym prezydent Kennedy pozwolił z Centralnej Agencji Wywiadowczej, żeby dokonała inwazji na Kubę i tam obaliła Castro i przywróciła porządek. I rzeczywiście Centralna Agencja Wywiadowcza zorganizowała taką operację przy użyciu emigrantów kubańskich, jeszcze jakichś tam żołnierzy najemnych, ale ta operacja poniosła straszliwą klęskę. Bardzo wielu tych uczestników desantu zostało wystrzelanych, a ci, którzy przeżyli, to się dostali do kubańskiej niewoli, skąd później Amerykanie ich za wielkie pieniądze wykupywali. Ale Fidel Castro się wystraszył, że to teraz to się udało, ale następnym razem może się nie udać. W związku z tym zacieśnił, jak to się mówi, stosunki ze Związkiem Sowieckim. To znaczy schronił się pod protekcję sowiecką. Co Chruszczow natychmiast wykorzystał, żeby na Kubie, a więc pod samym nosem Stanów Zjednoczonych, to 90 mil tylko jest odległość, zainstalował sowieckie rakiety z głowicami atomowymi. No już tu się sprawa zrobiła poważna. Tu już nie chodziło o przedsiębiorstwa jakieś tam, tylko o życie. No i oczywiście prezydent Kennedy, chociaż Kuba była suwerennym państwem, mogła się przyjaźnić z kim tylko chciała. Mogła na swoim terytorium instalować broń, jaką tylko się jej podobało. To jednak prezydent Kennedy wprowadził blokadę morską Kuby. To znaczy nie przepuszczał żadnych statków, tam okrętów, między innymi sowieckich, które tam następne rakiety transportowały. No i świat stanął na krawędzi apokalipsy, dlatego że gdyby tak, na przykład sowieckie okręty się nie chciały zatrzymać na wezwanie sowieckich na tych okrętów amerykańskich, no to trzeba by było otworzyć do nich ogień. Tym bardziej, że
prezydent Kennedy, zarządzając blokadę morską, jednocześnie poderwał do stanu gotowości bojowej wszystkie siły strategiczne, to znaczy co? Atomowe łodzie podwodne wypłynęły w rejon wyczekiwania, a strategiczne siły lotnicze, to znaczy bombowce B-52 z bombami wodorowymi na pokładzie, wzbiły się w powietrze i czekały na sygnał, gdzie mają zrzucić te ładunki swoje. Na szczęście tajniacy z obydwu stron doprowadzili do porozumienia i Sowieci wycofali swoje rakiety z Kuby, a prezydent Kennedy wycofał amerykańskie rakiety z Turcji, które tam wcześniej zostały zainstalowane. Więc skoro Stany Zjednoczone podjęły interwencję zbrojną i postawiły świat na granicy zagłady, dlatego że poczuły się zagrożone, no to jak Stany Zjednoczone, to dlaczego Rosja by nie mogła czegoś takiego zrobić? Rosja, przecież Putin bardzo jasno się wyraził na samym początku wojny, jakie są cele wojenne rosyjskie. Demilitaryzacja Ukrainy i denazyfikacja Ukrainy. No demilitaryzacja to chodzi o to, żeby Ukraina wyrzekła się myśli o przystępowaniu do NATO. Ruscy się po prostu boją tego, że zostaną przez NATO okrążeni od północy i od południa i tam od wschodu i tak dalej. Bo Japonia, bo Korea Południowa. No więc są tak samo wrażliwi na te swoje bezpieczeństwo, jak prezydent Kennedy w 1962 roku był wrażliwy na swoje. Więc to i denazyfikacja. No denazyfikacja to jest po prostu zainstalowanie, to jest pseudonim zainstalowania w Kijowie rządu, który by, że tak powiem, zaakceptował status Ukrainy jako bliskiej zagranicy. Bo na przykład w stosunku do nas Rosjanie mają od 300 lat ten sam interes, żebyśmy się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Co to znaczy? No, można to tak trochę w dużym uproszczeniu streścić. Jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale macie nas słuchać. To jest status bliskiej zagranicy. Od 300 lat. Od 300 lat cały czas to samo. Polska nie chce zaakceptować statusu bliskiej zagranicy. Natomiast jeśli chodzi o tę strategię tranzytową, wie pan, to jest trudna sprawa, bo właściwie trudno powiedzieć, jaki interes mają Niemcy i jaki interes ma Rosja, żeby jeszcze między nimi był jakiś kraj tranzytowy. A bezpośrednio się połączyć to niełaska. To przecież prościej, lepiej, nie trzeba żadnych tam ceregieli z nikim. I musimy pamiętać, że jedyna rzecz, jaka tutaj jeszcze, no to nie ma absolutnej gwarancji, ale coś na kształt jakiejś takiej gwarancji jest, to jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Z jednej strony to jest bardzo niedobre dla nas, dlatego że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie przypomina, można porównać do szczęk i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I w miarę jak one się zaciskają, to my już głową nie możemy ruszać, o tak, możemy tylko tak. Bo już nam to nie ma miejsca na takie ruchy w poprzek. No to nie jest najlepsza nowina. Ale z drugiej strony, jak to by powiedział Kukuniek, że to plusy dodatnie są, że dopóki to strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie istnieje, to Rosjanie respektują okoliczność, że Polska leży w niemieckiej strefie, a nie w rosyjskiej, bo kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką. I Polska leży w strefie niemieckiej.
Rosjanie oczywiście penetrują nas wywiadowczo i tak dalej, to jest rzecz normalna w stosunkach między państwami. Natomiast respektują to, że Polska leży w strefie niemieckiej. Gdyby pewnego dnia to partnerstwo przestało istnieć, a to nie wiem, co by się stało, bo proszę państwa, odpowiem tutaj na pytanie, to znaczy nie do końca odpowiem, bo sam nie jestem pewien, czy to akurat prawda, ale ma przynajmniej jakieś zakotwiczenie, ten pogląd ma zakotwiczenie w tym, co się naprawdę stało. Otóż w 1987 roku odbywało się w Wiedniu spotkanie ministrów spraw zagranicznych OBWE. I na tym spotkaniu dziennikarze zapytali sowieckiego ministra spraw zagranicznych Edwarda Szewardnadze, co, bo już się mówiło o zjednoczeniu Niemiec, co Związek Radziecki sądzi na temat zjednoczenia Niemiec. Ci dziennikarze się spodziewali, że ten Szewardnadze, tak samo jak przedtem Gromyko, powie nikak, niet, bo Gromyko zawsze nazywany był mister niet, właśnie, bo on tylko to jedno słowo znał. A tu Szewardnadze ku zdumieniu wszystkich powiedział, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu, jeden tylko warunek, że między Zjednoczonymi Niemcami i Związkiem Radzieckim będzie utworzona strefa buforowa. Co to jest strefa buforowa? No to jest obszar rozbrojony i pozbawiony przemysłu ciężkiego. To jest strefa buforowa. No, na razie tak nie jest, chociaż Niemcy tutaj swoją politykę w Polsce realizują od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska ratyfikowała traktat akcesyjny do Unii Europejskiej, to w ten sposób zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji niemieckiego projektu Mitteleuropa z 1915 roku. Na czym polegał projekt Mitteleuropa? W 1915 roku Niemcy jeszcze były pewne, że doprowadzą do ostatecznego zwycięstwa, że to jest w zasięgu ręki. No i wtedy opracowały plan urządzenia środkowo-wschodniej Europy już po ostatecznym zwycięstwie. Miały tam być utworzone takie bantustany, to znaczy państwa formalnie niepodległe, ale oczywiście niemieckie protektoraty, o gospodarkach trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających. To właśnie tak jest. To właśnie tak jest. No i to taka jest nasza sytuacja. Taka jest nasza sytuacja. Jedyne co możemy, w jakim sensie możemy być krajem tranzytowym, to tylko w takim, że Chinom by się udało zbudować szlak jedwabny. Na czym polega to? Kiedyś przyjechał do Warszawy taki Chińczyk, Song Hongbin, który był doradcą chińskiego rządu. On tutaj nawet jego książkę, taką Wojna o pieniądz, wydało wydawnictwo Wektory, przetłumaczyło na polski. Bo taki Chińczyk, bardzo niepozorny, ale ciekawy człowiek. No i miał odczyt taki w sali kolumnowej Sejmu, potem tam już w mniejszym gronie, bo obiad tam żeśmy z nim jedli. No i on na tym odczycie wyjaśnił, o co chodzi ze szlakiem jedwabnym. Trzy takie elementy. Jeden strategiczny, drugi, że tak powiem, logistyczny, a trzeci finansowy. Aspekt finansowy tego problemu. Otóż strategiczny aspekt jest taki, że Chiny, jak wiadomo, są fabryką świata w tej chwili. Natomiast głównym partnerem Chin jest Europa. Ale jest jeden tutaj szkopuł, mianowicie ponad 80% masy towarowej, jakie z Chin jest przesyłana do Europy, odbywa się drogą morską. I Chiny się boją, że potężna marynarka Stanów Zjednoczonych może w każdej chwili ten łańcuch dostaw przerwać, co byłoby katastrofalne i dla Europy, i dla Chin też problemem by było. W związku z tym, ponieważ Chiny już się mocno usadowiły w Afryce, mocno się usadowiły w Ameryce Południowej, więc wiedzą już, że żeby
tutaj, że tak powiem, ten stan posiadania zamorskiego utrzymać, muszą mieć flotę lotniskowców uderzeniowych i zaczynają budować, no ale to musi potrwać. Więc zanim to się dokona, bo to trzeba 10, może 15 lat, zanim się taką flotę wybuduje z prawdziwego zdarzenia, w związku z tym Chiny poprzez jedwabny szlak próbują obejść to zagrożenie. Lądowe połączenie przebić do Europy, ale nie takie, że tam jedna nitka kolei transsyberyjskiej, bo to nie jest żadne połączenie, tylko potężny szlak komunikacyjny. No to oczywiście wymaga jakiejś takiej tu utrzymania porządku na tym szlaku, żeby tam nikt z torów nie wysadzał i tak dalej, no to ktoś musi pilnować tego porządku i Chiny zaczynają się krzątać wokół tego, żeby tam na trasie tego szlaku jedwabnego były państwa, które potrafią ten porządek dopilnować, tego porządku dopilnować. Więc to jest logistyczna strona i wreszcie finansowa. No dobra, rozbudowa, ale za co? Chiny mają ogromną nadwyżkę finansową, którą lokują w dolarach. A jednocześnie od 2011 roku Chiny są członkami takiego porozumienia pod tytułem BRICS. Nazwa tego porozumienia bierze się od pierwszych liter państw, które w nim uczestniczą. Brazylia, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. BRICS. Rosja jeszcze, tak. Celem BRICS-u, nieukrywanym wcale, jawnym celem BRICS-u jest pozbawienie dolara funkcji waluty światowej. Ameryka bardzo tego pilnuje, dlatego że ciągnie z tego grubą rentę. I pamiętamy, co się stało z Saddamem Husseinem, jak on zaczął się odgrażać, że odstąpi od dolara w transakcjach eksportu ropy na rzecz japońskiego jena albo europejskiego euro. To co się stało? Stany Zjednoczone uderzyły na Irak, tam go zrównały z ziemią, złapały Saddama Husseina, zaciągnęły go przed niezawisły sąd, który go skazał na śmierć i go powiesili, żeby nikomu już nie przychodziły do głowy takie pomysły. No i tu jest paradoks. Chiny trzymają tę nadwyżkę bardzo dużą w dolarach. Skąd się to wzięło? No, Amerykanie, to co mówiłem, 300 milionów dolarów dziennie, co wydawali na te operacje w Azji Środkowej, to finansowali to z emisji obligacji rządowych amerykańskich. I Chiny te obligacje kupowały, mimo że były przeciwne interwencje w Afganistanie, ale ją sfinansowały w ten sposób. No i co ten Sung Hongbin powiedział? Mówi, to prawda, tak, my to tak mamy, ale mówi, właśnie chcemy tę nadwyżkę zainwestować w szlak jedwabny, a jak już go ukończymy, to niech się dzieje, co chce. Takie są tu plany, więc tu Polska jakby była na szlaku jedwabnym, to oczywiście może zarabiać na tranzycie, tak jak w ogóle. Skąd się wzięło bogactwo Fenicji w starożytności? No, to była na szlaku była, no, handlowym i tyle. I to się na handlu się zarabia. Więc Polska też by mogła, tylko pytanie, czy ktoś nam pozwoli, czy na przykład nasz najważniejszy sojusznik nam pozwoli na to. To jest problem. To jest problem.